Hej, witam was, tutaj Dominik. Wykończenie mieszkania powoli zbliża się do końca. Pozostało tylko kilka tematów, między innymi osłona okien. I za chwilę dowiecie się, na jaki system ja się zdecydowałem i przede wszystkim, ile za niego zapłaciłem. Dzisiaj mamy taki vlogowy styl, ponieważ gościłem u siebie przemiłego pana montażystę. Był tak pozytywny i opowiadał tak ciekawie, że właściwie film powstał bez żadnego cięcia, więc zachęcam, żeby oglądać do końca. Jeżeli wideo wam się spodoba, zostawcie suba, łapkę, dzwonek i możemy zaczynać. Na początku umówiłem się na wymierzenie całości. Jak wiecie, mam wielkie drzwi balkonowe i obok takie samo okno. Mieszkanie jest na samym dole, więc zasłonięcie wszystkiego jest koniecznością. Co ważne, nie musiałem latać sam z taśmą, tylko przyjechał pan i wszystkim się zajął. Dodatkowo miał przy sobie całą walizkę palet i tkanin i za chwilę wspólnie je sobie przeglądniemy. Zaproponuję taką jedną z podstawowych paletek, ale też właśnie bardzo cieszących się zainteresowaniem. To jest przykładowo ta tkanina, Basel Per. Okej. Ona poza tym, że jest tkaniną jako w jakiejś konkretnej kolorze występującej, dodatkowo ma taką funkcję, ona i nie tylko ona, ale nie wszystkie z kolei tkaniny. Mhm. Właśnie to, co pan widzi, to jest aluminiowa powłoka zewnętrzna, która wprowadza nam trochę dodatkowej termoizolacji związanej z promieniowaniem słonecznym. Jest to im plus i nawet na najtańsze tkaniny też to posiadają. Jest to rzecz, za którą nie ma dodatkowej opłaty. Tkanina okay. To po prostu może mieć bądź nie. Z racji na słońce. Jasne, no to musi mi pan pokazać jeszcze, co pan tutaj jeszcze o tym przyniósł. Dobra, jeżeli chodzi o gładkie materiały, możemy też pomyśleć o jakichś prążkach. Ojejku, nie, to centki to nie. Takie. Centki nie. Bardziej męskie, że tak powiem. Tak, tak. Tematy nieraz tak klienci tłumaczą. A ma pan takie jak wojskowe? Takie ten? Takie... Moro akurat kaki nie takie? Znajdziemy, ale morski, który się ostatnio bardzo podoba. Bardzo fajna tkanina, ładnie wyglądająca, szczególnie w dużym formacie już na oknie. No i mamy też grupę blockoutów. To są materiały, które niezależnie od swojej barwy, koloru, blokują nam światło w 100%, czyli zapewniają nam i intymność, a jednocześnie ochronę przed światłem dziennym, jeżeli komuś na przykład podczas spania czy oglądania telewizora to światło słoneczne przeszkadza. Zostaje kwestia wyboru profili, którymi prowadzimy później tkaninę po oknie. Sprawa wygląda tak, że są takie podstawowe odcienie, oczywiście biały, brązowy, bardzo ciekawe wykończenie aluminium w formie anodowanej. Okay. No i już drewno podobne ze słojami po prostu, no i właśnie, również wzorki. I tu powstaje pytanie właśnie, na którą bym się właśnie i tutaj musi pan mi podpowiedzieć, czy decydujemy się, czy typowe jest właśnie w kolorze okna, czy w kolorze tej tkaniny. Z mojego doświadczenia i jakby oceny, tak, najlepiej jest, jeżeli uda się, bo nie zawsze jest to możliwe, bo jednak ilość barw tutaj profili jest ograniczona. Okay. Faktem jest, można zamówić sobie wedle RAL nawet kolor, no ale czeka się dłużej, troszkę to tam więcej kosztuje. To zdarzyło się raz w karierze, że klient się rzeczywiście upadł. Okay. Natomiast jeśli możemy dobrać do kolorystyki wybrany już uprzednio tkaniny kolor, w miarę możliwości właśnie profilu, zawsze zachęcam, żeby się zastanowić nad taką opcją, a nie dobieraniem od razu z góry koloru profilu do koloru ramokien. Tutaj mamy rolety rzymskie i szeroki zakres, paletę możliwości materiałowych od firankowych poprzez takie bardziej przyciemniające, aż po typowe zasłony, nawet po blockout. Okej, jedziemy dalej. Musimy pan wszystko pokazać, co pan ma. Z żaluzjami drewnianymi, mamy też je w ofercie, zarówno żaluzje aluminiowe. Tutaj jest konkretnie ekspozytor właśnie dotyczący drewnianych. A to tak pokażemy jeden, spory, taki może najmniejszy. Spory wybór. Tutaj mamy szerszy lamel, 7,5 cm. Najczęściej podobają się 50 mm. Czyli takie mniejsze, czyli tak? Czyli o tej szerokości, z tym, że to już się montuje w formie wolnowiszącej. A czy to się montuje do sufitu, czy do solety, czy do okna? Do ściany. Niestety u niektórych klientów jest za niskie nadproże, czyli ta przestrzeń między oknem, nad oknem, a sufitem, i często wchodziłaby taka żaluzja nawet po pełnym zwinięciu w konflikt z otwieraniem okien, więc wtedy jest jakby alternatywą akurat węższa opcja 25, którą możemy już bezpośrednio zamontować na oknie przyszybowo. Nie wiem, czy by się chciało to czyścić. Podobnie jak plice. Wiem z doświadczenia, że klienci klną. Wszyscy mówią to samo, tak? Albo są świadomi, na co się decydują. Ale ładnie wygląda. Czyli dzień, noc, klasyka gatunku. Tak, tu też mamy producenta, którego możemy się zaopatrzyć w takie piękne rzeczy. Jeśli chodzi o wybór tkanin pod kątem rolet, dzień, noc, rzeczywiście oni tutaj chyba biją konkurencję. No jest to już taka ekskluzywna. To już jest faktycznie linia jakaś taka VIP. Forma.
w różnych odcieniach, w różnych barwach, oczywiście, o, jak widzimy, beże, kremy, które też często przy jasnym wykończeniu podłóg dominuje. Pięknie. Dobra. No to pięknie, ciężko będzie podjąć decyzję, natomiast coś tam na pewno wybierzemy. Witam serdecznie. Mamy już pana, nie przeszkadzamy. Czy ja nie będę tu przeszkadzał z tym? Nie, oczywiście, w żaden sposób. Dobrze. Jezus, nie wiem, może powinienem mieć maseczkę, ale... Ale ja tutaj się odsunę się na bezpieczną odległość. Pan sobie tutaj montuje, nie chce przeszkadzać, więc zostawiamy na sekundkę i pokażę wam już w następnym ujęciu, co będzie dalej. Mikrofon powie, na jakiej zasadzie to chodzi? Dlaczego to nie spadnie? To jest ciekawostka. Głupie pytanie jest. I bardzo to... proste, ja bym tego nie wymyślił pewnie. Okej. Ale jakby... Bo funkcja tkwi w tym, że w profilach, zarówno w jednym i drugim, są po dwa komplety takich sprężynek i sznurek jest przez nie przeciągnięty. One jakby nadają elastyczność systemowi, a sztywność nadaje napięcie sznurka. I to ze sobą tak idealnie współdziała, że właśnie plisa pozostawiona na danej wysokości pozostaje na niej. W przypadku gdyby był za luźny sznurek, tu mamy je idealnie przez produkcję ustawione, to po prostu ona by samoczynnie by się obsuwała. Zbyt mocne napięcie sznurku też z kolei wpłynęłoby na krótszą żywotność sznurków. A normalnie jeżeli plisa jest dobrze ustawiona i też potem później eksploatowana zgodnie z wymogami, ojejku, to czego unikać? To musi znam nie, znam przypadki, że 7-8 lat już klienci mają nasze plisy i one po dziś dzień nie były serwisowane w żaden sposób. Cudownie. Cudownie i taki odcień jak chcieliśmy, czyli nie taki aż mega typowy biały, ale taki delikatniusi. Proszę bardzo. Pięknie. Zaletą plisy jako jedynego chyba z systemów jest to, że można ją dosłownie w 3 sekundy ściągnąć, choćby do umycia szyb okiennych, czy też na okres jakiś fajna rzecz, że od dołu można. Też. To znaczy tak, od dołu działa każdy z innych systemów. Jasne. To jest roleta standardowa, mini roletka, roletka dzień-noc, roleta rzymska. Żaluzje, jeśli chcemy też podciągnąć, też działa w ten sposób. Natomiast to, co wyróżnia plisę do innych systemów, to jest to, że ją można po prostu od góry ściąć, będąc przysłoniętym od nieprzychylnych gapiów, po prostu puszczamy sobie odrobinę tego światła dziennego. Cudownie. Właśnie górą, nie do was. Cudownie. Czy pan już skończył? Tak jest. My tego filmu nie będziemy ciąć. Wie pan o tym? Dobrze. Puścimy go w całość. Dobrze. I wtedy każdy zobaczy fachowość pana. Aha, dziękuję bardzo. Pięknie. Wystarcza mi jeszcze, znaczy pozostało mi jeszcze wypisać gwarancję, rozliczyć się z klientem. Oczywiście. Zobaczę, jak pięknie to wygląda. Przetestujemy sobie wspólnie. Pana tu jeszcze mamy, jakbym ewentualnie coś zepsuł. Nie, no jest czad. Najlepsze na świecie. Kilka szybkich pytanek, żeby pana nie zatrzymywać, bo jest godzina 18, a podobno pan jeszcze jedzie do jakiegoś klienta. Tak jest, zgadza się. No to jedziemy. Jak długo trzeba na pana czekać? Jeśli chodzi o kwestię pomiaru, 2 do 3 dni, a zdarza się, że nawet tam tego samego dnia jestem już u klienta po jego telefonie w wcześniejszych godzinach. Dobrze, a montaż, czyli to co? Sam montaż, a bardziej oczekiwanie na produkt gotowy, no to jest w granicach 2-3 tygodni, w zależności od producentów. Zdarza się, że jeśli jest szybciej, no to też ten montaż z mojej strony szybciej jest wykonany. Zaznaczam, u nas było dużo szybciej, więc jest na pewno taka możliwość. A na jakim obszarze państwo działacie? Działamy oczywiście na terenie Krakowa, gdzie pomiary są dokonywane gratis, no i też w obrębie mniej więcej 30 km w promieniu. Czyli jakieś spokojnie zielonki, gdzieś tutaj pewnie jakieś okolice Wieliczki, tak? Zgadza się. Dobrze. To może ile jeszcze państwo istniejecie? Nasza firma może jest nieduża, natomiast jest już na rynku. Ja sobie zawsze takie cenię. Dziękuję. W okolicach 8 lat, ja już pracuję dobre 4,5 roku. To też dobrze świadczy na pewno, jeżeli dana osoba może tak długo się zatrzymać. Dobrze, no to jeszcze ostatnie i fundamentalne pytanie. Myślę, że wszyscy na to czekacie, bo pewnie będzie też taki tytuł. Ile to wszystko kosztowało?
Takie trzy pliski w formacie okien balkonowych, myślę, że w granicach 250 zł za sztukę, czyli 750-900 zł sumarycznie za wszystkie. Ze wszystkim okna. Z montażem? Oczywiście kompleksową obsługę montażu z moim dojazdem, jak najbardziej. Zachęcamy oczywiście do wejścia w kanały social mediowe, wszystko macie w opisie, tutaj pewnie na dole też Wam się pojawi kontakt właśnie do Pana. No i co, na koniec oczywiście wciskajcie suba, lajka, dzwonek, wtedy będziecie na bieżąco z nowymi filmami. Moje social media też pewnie będą gdzieś tutaj na dole. Wchodźcie, tam masa zdjęć z całego wykończenia. Na dzisiaj już Wam dziękujemy, więc trzymajcie się, cześć. Do widzenia, zapraszam do korzystania z naszych usług. Ja też.